Szwagala, Real Fight Night 2, ze mną Mariusz Sobczak. Siemano kucury, siemano mabory, siemano koty sztosy, witam was serdecznie. W jakim charakterze tutaj się pojawiasz? W charakterze widza. Tutaj mój koleżka, fajno kolega, mój koleżka tutaj nabija, Arkadiusz Dyba, właśnie wygrał walkę, także mega kocur, w K1 dzisiaj walczył, także specjalnie dla niego przybyłem. Otaczam się sportowcami, ja jakby raczkuję w tym sporcie, ale z najlepszymi się tutaj, że tak powiem, bujam. Czyli robisz robotę jednym słowem. No, działamy cały czas, nie? Co się z tobą działo przez ten ostatni czas? Walka ze zdrowiem, widzisz, jak widzisz, wyszczuplałem. Cały czas trenuję, chociaż mi wszyscy, gdzieś tam ludzie mówią, że się skończyłem, a ja dopiero się zaczynam, spokojnie. Także cały czas treningi są, kontrakt jest z High League'iem, także jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, także spokojnie. Potencjalny rywal i czy to będzie ten ochroniarz? Ten ochroniarz chyba nie, bo on już gdzieś tam zniknął. On miał swoje, minutę miał swoją tylko na tej konferencji, nie? Ale nie, to generalnie mówię, no gdzieś tam cały czas trenujemy, tak jak mówię. Swoje robimy. Na tyle, ile można. Na ile zdrowie pozwala, trenujemy. Czy gdyby drugi raz doszło do takiej konfrontacji na konferencji, jak byś z tego wyszedł? Obronną ręką, czy to ty byś go tym razem obalił? No, teraz mogłoby być ciekawie. Jestem zwinniejszy. Oglądałeś walkę Mameda i Pudziana w grudniu? Tak, oglądałem. No wiadomo, to są legendy, nie? Także jakby, no gdzieś jakby tutaj przez kontuzję nie wystąpiłem, ale gdzieś tam cały czas w tym świecie oglądam, uczę się i cały czas gdzieś tam raczkuję, co prawda, ale no jestem w tym, także jestem na bieżąco. Masz jakiegoś potencjalnego rywala, nie mówię tutaj o ochroniarzu w organizacji tak. High League? Wiesz co, ja ci powiem tak, no to już federacja wybiera, nie, by rywala, nie, gdzieś tam różnie mówią jakby, no okaże się, bo to zależy też, wiesz, ile ważysz, ja teraz też wyszczuplałem, 85 kg ważę, także gdzieś tam waga zleciała, jestem leciutki, nie, także oni dobierają na bieżąco, to już federacja. Widziałeś walkę Pasza Biceps kontra Marcin Dubiel? No widziałem. Nie no, całe wszystkie gale oglądam na bieżąco, także no to są freakfighty, wiecie, no to są sportowcy i freakfighterzy, także to jest jedna wielka niewiadoma i dlatego lubicie to oglądać. A w którym świecie ty się lepiej czujesz, freaków czy sportu? Wiesz co, ja całe życie sobie trenowałem tam na siłowni, nie? I gdzieś tam jestem trenerem, natomiast jakby sporty walki zacząłem dopiero gdzieś tam typowo MMA i jakby ten kierunek dopiero zacząłem wtedy, co się przygotowywałem ten miesiąc, także od wtedy zacząłem, tak? A na tyle, ile mi zdrowie pozwoli, to pozwala, no to teraz sobie tam trenuję, dlatego też widać, jak gdzieś tam zleciałem z tych mięśni, z tego wszystkiego, tylko na plus, nie? O, jest Areczek, chodź Areczek. Dawaj. O, właśnie, dlatego tutaj mojego przyjaciela tutaj, dla niego tu przybyłem, wygrał. Kolejny zwycięzca, brawo Arek. Brawo Arek, gratulacje. To dla niego tutaj także zrobił robotę. Wielkie gratulacje. Dzięki. Prawdziwy sportowiec z charakterem. Z nami jest Mariusz Sobczak, zwycięzca Arek. Tak jest. I Stanisław Kołodziejski, trener Projama. To gratulacje przede wszystkim dla zawodnika, dla trenera. No to może na początku zapytam zawodnika, jak wrażenia, jak emocje po tym ciężkim, ale myślę, że wyczerpującym dla kibiców i przede wszystkim dla ciebie zwycięskim pojedynku. No, wrażenia wiadomo, jak po wygranej walce, wszystko na plus, przygotowania były na 100% dopięte, zaczęliśmy dosyć wcześnie. Na razie cieszę się ze zwycięstwa i jakieś plany kreślimy na później. A gala, jak widać, na wysokim poziomie tak samo, także cieszy wygrana na przed taką publicznością, tym bardziej, że to gala była u nas w mieście praktycznie. Pod jakim kątem ty się przygotowywałeś? Czy to był bardziej parter, stójka? Nie, ja miałem walkę w K1, także stawialiśmy nacisk typowo na stójkę, najpierw przeszliśmy okres siłowy. Też zahaczyliśmy o obóz taki przygotowawczy w Zakopanem z Kamilem Janelem. Przygotowaliśmy się tutaj pod okiem trenera Stanisława, też w Łodzi, w Oktopusie, także wszędzie, gdzie mogliśmy, to korzystaliśmy ze wszystkich środków, jakie tylko mogliśmy. Jak trener ocenia walkę w skali od 1 do 10? 11. 11, czyli 110%. Nie, jest, słuchajcie, trochę obawialiśmy się, że przeciwnik na początku będzie próbował przełamać, ale takie wszystkie te taktyczne założenia, które mieliśmy ustalone, Arek w sumie wypełniał bardzo dobrze. Zresztą tamten przeciwnik to też jest klasowy przeciwnik i trzeba było podejść do niego z szacunkiem i realizować ten plan, który mieliśmy. Sukcesywnie było, zresztą jest jednogłośny wynik na naszą korzyść. Arek, no mówię, pokazał
nawet więcej niż ja jeszcze zakładałem, ale generalnie same techniki i inne rzeczy, ale tak naprawdę liczy się serducho i liczy się charakter, bo bez tego no, nie byłoby sukcesów. Tak? Przygotowujemy się teraz do kolejnych zawodów, do Mistrzostw Polski w Nowej Soli, 14-16 kwiecień, trochę odpoczynku i zaczynamy z powrotem. Pytanie do zawodnika, czy według Ciebie game plan, a pojedynek to są dwie różne rzeczy? Jeszcze raz, mogę prosić. Według Ciebie game plan na walkę, a pojedynek to są dwie różne rzeczy? Zależy, jak się walka ułożymy. Akurat w tym przypadku staraliśmy się ciągle utrzymywać ten game plan. Udało się od pierwszej do ostatniej minuty. Czasami wiadomo, jeśli przeciwnik mocno pokrzyżuje plany, ten game plan może ulec zmianie. Tak, nagle i robimy wszystko zupełnie inaczej. No, tutaj się na szczęście udało. Także całe szczęście. Wygrał. Najważniejsze. Wygrał i to się liczy. Arek jest tytanem pracy, ja tu mogę to powiedzieć, bo on robi tyle treningów. Tytan pracy. Jakiś potencjalny rywal na przyszłość? Jeszcze nie znamy planów z rywalem. Zobaczymy, może ktoś się zgłosi, będzie chciał jakąś fajną dać walkę, jakąś fajną galę. No i wtedy podejmiemy decyzję. Teraz już jesteśmy trochę na pułapie wyżej. Arek na pewno zostanie doceniony za swoje zwycięstwo. No i będziemy rozmawiać, tak? I Maria będziemy przygotowywać do zawodów też. Mario jeszcze jest po troszku od nas, także będziemy go przygotowywać. W takim razie jaki plan na świętowanie dzisiaj? Jak to sportowiec za bardzo nie możemy sobie pozwolić na jakieś całonocne imprezowanie, tak, ale na pewno gdzieś tam pójdziemy, zahaczymy jakiś klub lub. Wielkie gratulacje, bo brawo, bo tak, walka na takiej gali to nie jest miękka gra, również tutaj składam brawa na ręce trenera, bo przygotowanie zawodnika pod taki pojedynek myślę, że też wymaga... Cały sztab ludzi, którzy składają się na to, bo to jest i fizjoterapeuci, i innych wiele rzeczy, i inni trenerzy, którzy pewne rzeczy podpowiadają, także to no, na taki sukces składa się naprawdę wiele osób samemu. Tego by do końca nie osiągnął, a jakby nie miał takiego materiału, takiego zawodnika, to można by dużo jeszcze pracować, a nic by nie osiągnął. Także brawa dla Arka i my liczymy na następny sukces. Minuta na podziękowania dla sponsorów, dla rodziny. Tak, dziękuję wszystkim, dziękuję sponsorom, Autokomis, Matis, Bartkowis, Czterech Kątów, sklepu w Łasku, zapraszamy na zakupy, firmie FS, mojemu pracodawcy FF Marka Własna i wielu innym, którzy pomogli nam w tym sukcesie, trenerom, klubom. Mogę wymienić kluby Projama Łaski, Oktopus Łódź, trenerom Stanisławowi, Marcie Chojnowskiej, Adrianowi Dziarnowskiemu, Kamilowi Jenelowi, który stoi obok, też byliśmy u niego na obozie, Dominikowi Chmielowi, który też wspierał mentalnie. Wszystkim naprawdę dziękuję, którzy się przyczynili do przygotowań, do sukcesu, o których zapomniałem, naprawdę przepraszam, ale na pewno podziękuję osobiście. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za dalsze Twoje starty. Jeszcze raz wielkie brawa dla Ciebie, Arek. Dzięki za ten wywiad, dziękuję trenerze i dzięki Mario.